W okresie świąt Bożego Narodzenia już po raz drugi Fundacja Proem zorganizowała przepiękne i zrobione z dużym rozmachem widowisko Podróż do Betlejem w Zakościelu. Spektakl ten, w którym to widzowie przenoszą się ponad 2000 lat wstecz, w niezwykle interaktywny sposób opowiada historię narodzin Chrystusa. Znajdujemy się w Betlejem w Zakościelu. To może tak trochę dziwnie brzmi, bo Betlejem to zupełnie inna szerokość geograficzna, ale tak się stało, że w zeszłym roku jako Fundacja Proem postanowiliśmy przybliżyć ludziom okoliczności, które towarzyszyły narodzinom Mesjasza. I żeby to zrobić, postanowiliśmy zrobić to właśnie w taki sposób, aby odtworzyć trochę taką wioskę betlejemską i w wyniku jakby całe widowisko Podróży do Betlejem, ono zmierza właśnie do tego miejsca po to, żeby tutaj okazało się, że nawet dla brzemiennej kobiety nie było miejsca, więc musimy szukać, no właściwie musimy iść gdzie indziej, żeby ją odnaleźć, odnajdujemy ją w grocie. Ale to miejsce, w którym jesteśmy teraz, to miasteczko Betlejem. Staraliśmy się je odtworzyć no tak jak tak wiernie, jak tylko jest to możliwe w naszych polskich warunkach. Widzimy różne sklepiki, miejsca, tak są właśnie takie miejsca targowe, tak? Widzimy różne miejsca, gdzie wyplata się kosze z wikliną, widzimy tam miejsce pszczelarze, tutaj kowal, tam za chwilę stanie osoba, która będzie sprzedawała zioła i różnego rodzaju przeprawy. Także to tak jakby każde miejsce jest inne i każde miejsce reprezentuje inny rodzaj, inny zawód, tak, czy inny rodzaj kupiecki, który w tamtym czasie funkcjonował. Zawsze jak wchodzimy przez tą bramę, z reguły w tym miejscu napada, stąd wybiega gdzieś do nas taki żebrzący człowiek, no bo też wiemy, że w tamtych czasach akurat żebraków było wielu i takie postaci również też postanowiliśmy włączyć w całe wydarzenie. Swoją podróż do Betlejem rozpoczynamy od wysłuchania koncertu kolęd w nowoczesnych aranżacjach zespołu Exodus 15. Po tej chwili odprężenia przenosimy się w zamierzchłe czasy, w które to wprowadzają nas rzymscy żołnierze. Witam was! Nazywam się Adamus i jestem centurionem Rzymu. Przynoszę wam pozdrowienia od waszego pana i władcy, cesarza Augusta. Jestem tu po to, aby towarzyszyć wam w tej durnej podróży. Dobrej. Wy, ludzie i wasze wierzenia, to bujdy, bajki, zwykłe mity. Przez lata służby cesarzowi nauczyłem się, co to znaczy być mu posłusznym, a dzisiaj wy nauczycie się być posłusznym mi. Czy to jasne? Zaczynamy w tym miejscu, wypuszczając ludzi, którzy wychodzą z tego oto namiotu i prowadzimy ich, eskortujemy podróży do Betlejem. Ale nie jesteście dla nich zbyt nieprzyjemni. Jesteśmy bardzo przyjemni, ale wymaga od nas tego cesarz August, abyśmy byli srodzy, zdyscyplinowani i uczyli tych ludzi posłuszeństwa. Taka jest nasza rola. Trzeba było się długo przygotowywać do tej roli? Patrząc na moich kolegów, można by powiedzieć, że wcale nie, ale mi zajęło to kilka dni do tego, aby przygotować się i opanować dobrze tekst mówiony. I uczyłem się robić srogą minę, a również pokrzykiwać w takim zrozumiałym przez ludzi języku. No i jak panu wychodzi? To proszę się spytać tutaj mojego kolegi, który obserwuje. Na razie nie jest legionistą, który mówi kwestie, ale słucha, jak wychodzi? My mamy taki tekst zbiorczy. Ja muszę mówić, idziecie jak owce, a ty? Śmierdzicie jak owce, przepraszam. I to jest nasza cała właściwie rola. Centurion mówi zdecydowanie więcej. Tak. Mówimy o tym, że nauczyliśmy się posłuszeństwa, a teraz ci ludzie będą posłuszni nam. I muszą się trzymać nas blisko, nie oddalać się ani na krok, bo wtedy, gdy się oddalą, nie będziemy w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa. Jeżeli będą szli zwartą grupą, wszyscy dojdą do Betlejem i będą zadowoleni z tej podróży. Dobrze mówię? Dobrze. Awe Cezar. Awe. Siła i honor. Siła i honor. W trakcie podróży przez Judeę odwiedzamy szkołę żydowską i poznajemy historię z życia Józefa i Maryi. Pojawia się również archanioł Gabriel, który zwiastuje narodziny Syna Bożego. Maryja dzieli się radosną nowiną z Józefem,
z którym to wyrusza do Betlejem. Pod eskortą żołnierzy rzymskich ruszamy ich śladem. Po drodze spotykamy trzech mędrców, rozprawiających o gwieździe, która rozbłysła na wschodzie. Na szlaku pojawia się również Herod, który na wieść o narodzinach nowego króla nakazał pozabijać wszystkich chłopców poniżej 2 lat. Zabiję wszystkie żydowskie dzieci! Przenigdy, nawet cesarz August! Cisza, nie obchodzi mnie twoja opinia, centurionie, to ja tu jestem królem. I żaden dzieciak nie zabierze mi tronu. Wymorduję je wszystkie! Przenigdy! Powiedziałem, cisza! Wasza wysokość, proszę się tak nie denerwować. Może powinieneś wybrać określoną grupę dzieci i je zabić. Na przykład wybierz tylko chłopców, wieku 2 lat i mniej. Tak, tylko chłopców, podoba mi się ten pomysł. Wezwijcie dowódcę straży pałacu, chcę wydać dekret. Betlejem wita nas gwarem, zapachem i smakiem potraw. Zaczepiają nas żebracy i handlarki namawiające do zakupu biżuterii. W mieście nie brakuje żywych zwierząt i poczęstunku dla strudzonych wędrowców. Po wyjściu z miasta spotykamy na swojej drodze pasterzy, którzy wyrwani ze snu przez anioła pańskiego wyruszają w poszukiwaniu miejsca, w którym narodził się Chrystus. Stajenka jest ostatnią sceną, to przy niej możemy z bliska przyjrzeć się nowonarodzonemu Jezusowi i posłuchać przesłania, jakie niesie ze sobą ta historyczna chwila. To w tej scenie jakby było bardzo niezwykłe. Pamiętam rok temu, kiedy jako rzymski żołnierz wprowadziłem kolejną grupę i weszliśmy do stajenki, nagle zszedłem z grupą dzieci. I w pewnym momencie te dzieci wyprzedziły mnie i kiedy zobaczyły Marię, Józefa i dzieciątko, przeszły obok mnie, weszły za ten płotek i po prostu uklęknęły. Nikt mi nie musiał nic mówić, one po prostu uklęknęły i tak jakby, no, to jest to, co trzeba zrobić w takim momencie. To było bardzo, bardzo wzruszające. Do dzisiaj mam gdzieś to, ten obraz w pamięci. I tak jest też pomyślana ta stajenka. Chodzi o to też, żeby po tym całym procesie poszukiwania, wysłuchania też i tego, co mówią mędrcy, ale też tego, co mówi Herod, który przecież wymordował kilka tysięcy dzieci po to tylko, żeby trafić tam, żeby upewnić się, że zabije tego, o którym ktoś odważył się mówić, że jest królem. Chodzi o to, żeby w tym miejscu, jak oni już dojdą do tego miejsca, żeby jakby właśnie był ten moment i wyciszenia, i takiego skoncentrowania się na tym, że to wszystko, ten cały zgiełk, hałas, harmizeli, ta podróż, ona kończy się właśnie w tym miejscu, czyli u stóp małego dziecka, które było Bogiem. W ubiegłym roku za kościele odwiedziło ponad 5 tysięcy osób z całego kraju. W tym roku zainteresowanie jest jeszcze większe. Ludzie przyjechali z całej Polski, by dotknąć historii i wprowadzić się w radosny nastrój świąt Bożego Narodzenia. Właśnie chodzi nam o to, ażeby ludzie przeżywali święta, żeby przeżywali z nami, przeżywali we własnych rodzinach, żeby jakby skoncentrowali się na tym, że Bóg zamieszkał w sąsiedztwie, że przyszedł na ten świat, że Syn Boży stał się synem ludzkim, synem człowieczym po to, ażeby synowie ludzcy, córki ludzkie mogli stać się dziećmi, czy synami, czy córkami bożymi. I o to chodzi w przesłaniu świąt Bożego Narodzenia, żebyśmy sobie to uświadomili, że śpiewając kolędę, pójdźmy wszyscy do stajenki, żebyśmy się w stajence nie zatrzymali, ale żebyśmy dalej poszli za tym chrystusowym wezwaniem, który już jako dorosły mężczyzna powiedział: pójdźcie za mną, pójdź za Chrystusem, to znaczy nie tylko pójść do stajenki, ale przejąć Jego sposób życia, wartości, przejąć się Ewangelią i nauczaniem Pisma Świętego i żyć zgodnie z tym, z czym Pismo Święte mówi. Bardzo fajnie, przyjemnie. Bardzo ładnie, ładne scenografie, w ogóle inne święta myślę, że w tym roku będą po obejrzeniu tego przedstawienia. Ładnie, bardzo ładna scenografia, w ogóle ta oprawa cała tutaj, napiwy muzyczne, występy. Bardzo ładnie, naprawdę, wszystko pozytywnie. Doszliśmy do wniosku, że rozpoczęliśmy święta inaczej niż w ubiegłych latach. Jesteśmy już drugi raz, bo w zeszłym roku też byliśmy. Jest to taki moment na zatrzymanie się przy zakupach, przy sprzątaniu, żeby wyjść z domu i po prostu przeżyć te święta trochę inaczej. Zaprosiłam znajomych, rodziny, ale także swoją klasę i rodziców z mojej szkoły, z zespołu szkolno-przedszkolnego w Piątkowisku i widzę, że wszyscy są zachwyceni i zadowoleni. No, czy potrzebne takie widowiska są właśnie przed świętami? Myślę, że są bardzo potrzebne. Trochę nas tutaj przyniosło nas to widowisko trochę w inny świat. Poczuliśmy się taką magię świąt, także wspaniale, naprawdę. Myślę, że tak. Szczególnie myślę, że dla tak. Dzieci, bo to dla nich frajda niesamowita. Tak, Olo? Podobało tak, się? Fajnie było. Fajnie było, no. A co najbardziej zapamiętałeś? Jak było w stajence.
Wstające. Co zapamiętałeś? To samo. A strażników się nie bałeś? Strażników trochę się bałeś? Trochę się bałem. Rzymian? Tak? Rzymian. No. Skąd państwo przyjechali? Z Tomaszowa czy z Pabianic? Pabianic, z pod Łodzi. A skąd usłyszeliście o widowisku? A tu znajoma nam poleciła, tak. Sprawdziliśmy w internecie jeszcze, co to za impreza i postanowiliśmy się wybrać. Tak, że bardzo ciekawe i właśnie w tym akurat czasie przedświątecznym, także no bardzo ładnie tutaj. Skąd panie przyjechałyście? No ja przyjechałam z daleka, z Bielska Podlaskiego, to jest 350 km stąd. Skąd pani usłyszała o tym widowisku? Od swoich dzieci. A pani skąd jest? Ja jestem z Tomaszowa. No, jak się pani podobało? Ja jestem zachwycona w ogóle samym przedsięwzięciem. Z roku na rok, bo jest to drugi rok, jest to coraz lepszej jakości. No i w tym roku mam nadzieję, że wszyscy zwiedzający będą zauroczeni taką podróżą przedświąteczną. No właśnie, czy ta podróż spowoduje, że inaczej my przeżyjemy święta? Ja myślę, że ludzie wrażliwi, którzy w inny sposób trochę patrzą na święta, myślę, że na pewno tak. Podróż do Betlejem Fundacji Proen to 4 miesiące przygotowań i ponad 150 aktorów wolontariuszy. Wszystko po to, byśmy mogli poczuć magię świąt i przypomnieć sobie ważną historię w życiu każdego chrześcijanina.